Witaj, Nainosa. Swój czy wróg? Swój. Więc zapraszam. Mam tu dobrą wódę, gdzie wrogie. Co tu robisz? Ja? Witam wojowników przybywających z zewnątrz. A wielu ich podróżuje po okolicy? Owszem, czasy są ciężkie. Orkowie stają się coraz odważniejsi. Dawniej wystarczyło, żeby wystawili nosy ze swoich jaskiń, a już im się je obijało. Teraz jednak czują się tu jak u siebie w domu. Jest ich zwyczajnie zbyt wielu. Dzieje się tu coś ciekawego. Zależy, co cię interesuje. Jeśli pragniesz robić paru orków, to z pewnością znajdziesz kogoś, kto zechce ci towarzyszyć. Możesz też pogadać z komarami i myśliwymi. Nie są może tak dobrzy jak ci z innych klanów, ale na pewno mogą cię nauczyć paru sztuczek. Opowiedz mi o klanie. Jesteśmy klanem ognia. Czemu w nazwie klanu jest ogień? W naszych piersiach pełga wieczny płomień Inosa, który daje nam siłę do walki przeciwko orkom. Mamy najlepszych wojowników w całym Nordmarze. Orkowie się nas boją. Idź do wioski. Nie znajdziesz nikogo, kto dorówna odwagą naszym wojownikom. Zobaczysz. Wszystko w porządku? Nieważne, chyba nie chcę wiedzieć. Powiedz, jesteś teraz bardzo zajęty? Nie. Świetnie. Potrzebuję kogoś, kto by mnie osłaniał. Co się dzieje? Nic specjalnego. Paru orków krąży dookoła wioski. Chcę się nimi zająć. Co tu robisz? Sam siebie o to pytam. Mam siedzieć w wiosce na wypadek, gdyby pojawili się tu orkowie. W czym problem? Powinniśmy zaatakować orków jako pierwsi, żeby ich odciągnąć od naszej wioski. Wiesz co? Chrzanie rozkazy. Jeśli zobaczę orków, rozprawię się z nimi. Zgodnie ze starą, dobrą tradycją naszego klanu. Jakie jeszcze macie tradycje? Mamy Inosa i orków. Czego jeszcze trzeba, aby żyć pełnią życia? Oczywiście taki styl wymaga długiego treningu. A co z tobą? Nadal cię interesuje, jak skutecznie polować na orków? Mógłbym cię tego nauczyć. Inos, niech będzie z tobą. Wierzysz w Inosa? Oczywiście, że tak. Inos pokazał nam, co znaczy prawdziwa siła. W jaki sposób? Pierwszy król był jednym z nas. Inos zapewnił mu siłę i władzę. To dzięki niemu zdołał samodzielnie podbić równiny. Inos jest najsilniejszy i dlatego za nim podążamy. Co tam? Wszystko w porządku. Czekam na odkupiciela. Przyłączę się do niego i raz na zawsze pozbędziemy się orków. Więc będziesz miał pełne ręce roboty. W to właśnie wierzę. Tu jest ten odkupiciel, którego oczekujesz. Nie, byłem w klasztorze. Rozmawiałem z Pyramem. Wszystko mi wyjaśnił. Kim jest Pyram? To mag z klasztoru. Bardzo mądra osoba. Zna się na starożytnej wiedzy. Opowiedz mi o klasztorze. To święte miejsce. Pojawił się tu Inos we własnej osobie. Naprawdę? Nie wierzysz mi, prawda? W klasztorze znajduje się jaskinia, w której Inos objawił się boskości. Teraz jest tam wspaniałe sanktuarium. Co ci wyjaśnił Pyram? Wszystko, co się tu dzieje, wojna, orkowie, to wszystko było zamierzone. Inos poddaje nas próbie. Jeśli ją przejdziemy, Inos przyśle nam wybrańca. On poprowadzi nas do ostatecznego zwycięstwa nad orkami. Jak mogę się dostać do klasztoru? To niedaleko stąd, w górach. Musisz pójść ścieżką, która biegnie poniżej wioski. Udaj się w kierunku gór.
i będziesz na miejscu. Rozumiesz? Nie, nie zrozumiałem. Na czym polega problem? Powinienem polować na orków. I? Nie widzisz, co mam na sobie? To raczej nie jest właściwy strój do polowań na orków. Bardziej stosowny byłby metal. Dokładnie tak to widzę. Załatwię ci jakiś pancerz. Dobrze. W tych ciuchach sam już zaczynałem wątpić w swoją męskość. Gdzie tu znajdę jakąś zbroję? Dla mnie? Trzeba zrobić specjalną, na wymiar. Steinar z klanu Młota produkuje dobre pancerze. Pomów z nim. Co będę miał z dostarczenia ci pancerza? Najcenniejszą rzeczą, jaką posiadam, jest mój topór. Brzmi nieźle. Zapomnij o tym. Będę twoim wyznawcą. Nic więcej nie mogę ci zaoferować. Będziesz moim wyznawcą? A co to właściwie znaczy? Będę podążać za tobą, gdziekolwiek się zapuścisz w Nordmarze. Będę chronić twoje życie swym własnym. Dopóki będziemy w Nordmarze. Dokładnie. 10 cieniostworów nie zaciągnęłoby mnie na niziny. Bądź pozdrowiony w duchu Inosa. Chcesz wyruszyć ze mną na polowanie? Oczywiście, że tak. Straciłem już nadzieję, że kogoś tu znajdę. Większość naszych jest w terenie, walcząc z orkami. Daj mi znać, kiedy będziesz gotów. Macie jakieś problemy z orkami? A czy w Nordmarze jest zimno? Ci dranie zadomowili się na dobre w całym kraju. Rabują grobowce, okradają kupców, płoszą zwierzynę. Dobry ork to martwy. Robisz cokolwiek, żeby załatwić porachunki z orkami? Zabójcy orków są już w drodze. Wywęszą każdego orka, który przetnie ich drogę. Chyba zbyt wiele pozostawione jest przypadkowi. Tak, to prawda, ale to bardzo skuteczna taktyka. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, porozmawiaj z Kertem. Ma ponoć jakiś plan. Kim jest Kert? To nasz przywódca. Ma duży dom na samym szczycie wioski. Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Co ty tutaj? Jak widzę, wszędzie cię pełno. Też się cieszę, że cię widzę. Spokojnie. Nie spodziewałem się po prostu, że zawędrujesz aż tutaj. Co tam? Planowałem złożyć wizytę. Ale ten tchórz ukrywa się za barierą. Wiesz, że mam z nim do załatwienia jedną sprawę. Chodzi ci o to całe uwięzienie za barierą? Dokładnie. Jeszcze ten porządek. Nikt nie wtrąca mnie bezkarnie do więzienia. Nawet król. W Korinis nie było jednego dnia, żebym nie marzył o spotkaniu oko w oko z Romarem. Co zamierzasz zrobić teraz, kiedy król nie żyje? Nie wiem. Moje życie straciło sens. Na razie zostanę tutaj. Jest mi dość orków, żeby dostarczyć mi zajęcia do końca życia. Zostaw mnie w spokoju. Nie chcemy tu awantur, jasne? Przybywasz z Myrtami? Mniej więcej. Więc masz już za sobą to, co wciąż przed nami. Co jest wciąż przed wami? Walka o przetrwanie. Orkowie bezkarnie plądrują nasze ziemie, a my chowamy się po wioskach. Czas położyć temu kres. Klan Ognia zdobędzie moc przodków i wypędzi stąd orków. Opowiedz mi o klanie Ognia. Jesteśmy najlepszymi wojownikami w całym Nordmarze. Walczymy z orkami w imię Inosa. Dlaczego w imię Inosa? To on pokazał naszemu klanowi, czym jest prawdziwa siła.
Jego ogień ogrzewa nasze chaty i płonie w naszych kuźniach. Za to składamy mu ofiarę z krwi orków. Pielgrzymem? A czemu miałbym być pielgrzymem? No cóż, do położonego w górach klasztoru Inosa przybywali niegdyś pielgrzymi z całych krain centralnych, ale od czasów wojny mało kto tam zaglądał. Byli tu ostatnio jacyś pielgrzymi? Pielgrzymi? Nie, ale nie tak dawno temu był tutaj mag Ognia. Udał się prosto do klasztoru. Chyba się śpieszył. Wiesz, jak miał na imię? Milo. Nie, Milten. Tak się właśnie nazywa. Jak mogę się dostać do klasztoru? Podążaj w góry ścieżką prowadzącą do Morza Jezu. Szukam Xardasa. Tego czarnego maga przeszedł na stronę orków. Wiesz, gdzie przebywa? Nie. Gdybym wiedział, zabiłbym go bez wahania. Zdradził Inosa. Czym jest moc przodków? Nordmarze zawsze mieliśmy wielkich wojowników, uzdolnionych myśliwych i najlepszych kowali na świecie. Większość z nich odeszła w zapomnienie, ale najwięksi spośród nich zostali pochowani w grobowcach w jaskini. Mieli służyć klanowi nawet po śmierci. Ale jak? Każdy z tych bohaterów stworzył przed śmiercią kamień przodków. Kamień przepełniony starożytną magią. Od dawna już nie umiemy wytwarzać takich kamieni. Kamienie przodków zapewniają moc twórców każdemu, kto zabierze je w odpowiednie miejsce. Możesz mnie czegoś nauczyć? Oczywiście, że mogę cię czegoś nauczyć. Jestem dowódcą najlepszych wojowników w Nordmarze. Co planujecie? Wysłałem 6 najlepszych wojowników do grobowców wioskich. Tam nauczą się wszystkiego, co przyda się podczas walki. Nie, bardzo się martwię. Powinni wrócić już dawno temu. Może być tylko jeden powód. Nie żyją. Mogę ci jakoś pomóc? Może powinniśmy wysłać tylko jednego wojownika, ale za to naprawdę silnego. Jesteś dość dobry? Dość dobry do czego? Żeby zdobyć moc kamieni przodków. Zdobędę moc kamieni przodków. Mam nadzieję, że twoje zdolności dorównują twojej odwadze. Niewykluczone, że przyjdzie ci się zmierzyć z duchami przodków. Są wściekłe. Ale nie pozwól, żeby cię to powstrzymało. Stawką w tej walce jest przetrwanie. Historia pokaże, że mieliśmy rację. A co jeśli wasi wojownicy wciąż żyją? To bez znaczenia. Wyślemy tylko jednego. Ciebie. Jeden topór jest lepszy niż 6 noży. Niech ci dadzą swoje kamienie przodków. Jak mogę znaleźć kamienie przodków? Mam tu mapę, na której zaznaczono położenie wszystkich grobowców. Znajdź je. Na pewno zauważysz tam ślady moich wojowników. Czemu tak długo zwlekałeś z wysłaniem wojowników? Kamienie przodków leżały w naszych skrzyniach od wieków. Dość długo, żebyśmy zdążyli o nich zapomnieć. Ale miałem sen. Widziałem, jak przodkowie powstają z grobów, przepełnieni gniewem z powodu orków. Chcieli walczyć z orkami. Zrozumiałem, co trzeba zrobić. Przodkowie się zbudzili? Tak. Musisz bardzo uważać. W swoim gniewie nie odróżniają wrogów od przyjaciół. Będziesz musiał stawić im czoło, jeśli chcesz, żeby kamienie przodków wróciły tam, gdzie ich miejsce. Nie wahaj się. Oni i tak są już martwi. Zapewnij im zasłużony odpoczynek. Coś lepszego do roboty. Chodźmy na polowanie. Dobrze. Chodź ze mną. Wiem, gdzie można sobie postrzelać. Thank you.
nic nie rozumiesz, co? Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Kreaturo! Żałosna kreaturo! Popalić! Dobrze, jesteśmy na miejscu. Zwykle aż się tu roi od zwierzyny. Więc miej oczy otwarte i trzymaj broń w pogotowiu. Nauczysz mnie czegoś? Oczywiście, że pomogę mojemu nowemu wspólnikowi. Mogę ci pokazać kilka sztuczek myśliwskich. Aha, i daj mi znać, jeśli przypadkiem znajdziesz się w posiadaniu 10 zębów tygrysa szablozębnego. Naprawdę by mi się przydały. Oto twoje zęby. Chcesz trochę złota? A czy w Nordmarze jest zimno? Tak myślałem. Zabrałem je orkom. Thank you.
wracaj. Dziękuję. Uratowałeś mi tyłek. Myślałem, że skręcą mi kark. Nie żywię urazy. Chcę się nauczyć starożytnej sztuki kowalstwa. Przysłał mnie Ingvar. Muszę zdobyć aprobatę wszystkich wytapiaczy rudy. Schowałem mój stalowy młot w krzakach. Niedaleko stąd. Znajdź go, a będzie twój. Powiedz też Ingvarowi, że nie mógł sobie znaleźć lepszego czeladnika. Opowiedz mi o tej okolicy. Nie ma tu nic ciekawego. Lód i śnieg. A, jest jeszcze klasztor. Wysoko w górach. Ale od jakiegoś czasu nikt się stamtąd do nas nie odzywał. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, pogadaj z Fritjofem. Od czasu do czasu bywa w klasztorze. Jak dotrę do klasztoru? Obok wioski biegnie ścieżka prowadząca w góry. Musisz się nią udać. Nie zawracaj mi głowy. Chodźmy zapolować na orków. Świetnie. Za mną. Nie chcemy tu awantur. Jasne? Parszywą bestię mniej! Trzymaj się, mój drogi!
Jesteś rozczarowany. Przypominają mi się stare czasy. Co teraz? Nie wiem jak ty, ale ja zamierzam wrócić do wioski i spić się w trupa. Możesz zatrzymać to całe orkowe żelastwo. Te bestie muszą być gdzieś w okolicy. Miej oczy szeroko otwarte. Odłóż broń. Widzimy. Na pewno masz jeszcze wiele nie do zrobienia. Nie zawracaj mi głowy. Nie chcemy tu awantur. Jasne? Na pewno masz coś lepszego. Nie chcemy tu awantur. Jasne? Oto twoja ruda. Dobra, a oto twój pancerz. Mam nadzieję, że będzie pasować. Na szczęście nie jesteś zbyt duży. Potrzebuję pancerza dla Toralda. Jaki rozmiar? Gość jest wielki i tłusty. Mam tu coś takiego. Używany, ale powinien pasować. Dostaniesz go za 1000 sztuk złota. Chcę kupić pancerz dla Toralda. Oto złoto. Proszę. Nawet go dla ciebie zapakowałem. Coś lepszego do roboty. Rozpruwacz nie żyje. Wiem. Wyczułem jego śmierć. Czy teraz dostanę kamień? Tak. Jest twój. Noś go dumnie. O co chodzi? Oddalę się teraz, aby umrzeć. Moja chata należy do ciebie. Nie będę jej już potrzebował. Nie zawracaj głowy.